Tylko malutki odsetek fanów małych samochodów doceni to autko w GTA Online. Mini Cooper? Jakiś jeden z tych pierwszych, nie jestem ekspertem. A ciekawe, czy mam właśnie zegary po środku? Te pierwsze Coopery miały zegary po środku? Ale cholera wie, ale no tak to sobie wygląda. EC Classic, nazwa tego samochodu i... No nie wiem, co mam wam powiedzieć, no... Czy coś mogę pozytywnego powiedzieć na temat tego samochodu? Na pewno będzie to prowadzenie, które jest... Nie jest dobre jednak. Rzuca nim strasznie. O, a tutaj przy okazji jest EC Roadster. To jest już taka nowsza wersja tego, nazwijmy to Mini Coopera. Wiecie co, no ta nowsza wersja jest ładniejsza. No tutaj jakieś odstające z tyłu i z przodu koła. No zobaczymy, jakie ma te opcje tuningowe i zakończmy ten odcinek, krótko mówiąc. Ja nie jestem fanem takich maluszków, no nigdy nie byłem. I jakoś ten samochód nie wzbudza u mnie żadnego apetytu. Nie wiem jak u was, no myślę, że znajdzie się tam grupka osób, fanów takich oldschoolowych samochodzików. Jest to na pewno śmieszne autko i takie... No, w sumie drogą ciekawe, czy Rockstar nie wprowadzi jakiegoś malucha polskiego kiedyś. Świata 126P, jak myślicie? Czy to... Rockstar może się do wszystkiego posunąć. Może okazać, że ten Fiat będzie takim deluxo latającym z rakietami. Byłoby fantastycznie. No ale cóż, zobaczmy. Salon tuningowy, wjeżdżamy do środka. I sprawdźmy, co my możemy z nim zrobić. Czy możemy zrobić cokolwiek pozytywnego, co sprawi, że ten samochód będzie wyglądać? Nie mam pojęcia. Nadwozie. Tutaj, jak widać, możemy sobie zmienić... Ale mam zablokowane te detale, no kurde. Możemy sobie zmienić te detale. Czarne wykończenie. Ja sobie wybiorę czarne wyjątkowo, bo zablokowały mi się niektóre opcje. Ale sticker bomb. Czy to jest dla was niespodzianka, że możemy tu zrobić sticker bomb? Chyba... Jakiś był samochód, chyba właśnie to zwykłe EC. Nie, czekaj, któryś... ten smart taki można było zrobić w sticker bomb, nie? No dobra, weźmy sobie sticker bomb, bo wygląda to ciekawie. Niech będzie sobie tak. Z tyłu też sticker... nie można zrobić. Można dać jakieś śmieszne chlapacze. Chcesz mi powiedzieć, że można zrobić z tego rajdówkę? Okej. Chyba będziemy mieli rajdówkę, moi drodzy. Nie no, śmiejcie się, ale rzeczywiście Mini Coopery to też były rajdówki kiedyś. Autentycznie. Dajmy sobie jakieś takie wyścigowe fotelki. Elegancko, kurde. No i zobaczymy po tuningu, bo tu widzę, że staty skaczą wybujale. Wydechy. Zamiast migaczy możemy mieć wydech. Możemy mieć wydech pośrodku. Może? Co? Boczny wydech. Chcesz mi powiedzieć, że boczny wydech? Gdzie ten wydech? Okej. Mogę już powiedzieć na tą chwilę, że opcje tuningowe w tym samochodzie są przekozackie, ale ponieważ robimy sobie rajdówkę, dajmy sobie duży karbonowy, bo tutaj chyba nie było nic takiego ciekawszego, no poza tymi lampami, to też wygląda ciekawie. Jeszcze karabiny powinniśmy z przodu móc zamontować, ale z tego co patrzyłem, nie można zainstalować tu karabinu. Poszerzenie, no i tutaj to pasuje, bardzo spoko to wygląda, dlatego że... Te koła są już jakby z dystansami, one wystają troszeczkę za tego nadwozia, no nie? I takie błotniczki są jak najbardziej... patrzcie na to, co my możemy tu zrobić? Okej, pobawmy się z nim trochę. Grille, i co tu z grillami nam wyjdzie? Okej, dajmy takie... albo jasne. Powinno być grill... taki, niech będzie to z takimi zębami, kurde. Mask. O kurde! Możemy całkowicie usunąć maskę, możemy dać kolorze dodatkowym i możemy dać sticker bomb, ponieważ bawimy się w sticker bomb. To oczywiście damy sticker bomb, ale co my tu jeszcze mamy, moi drodzy? Zobaczcie na to, to wygląda bardzo fajnie, z odkrytym filtrem. Klaksony to nie, światełka, no tu możemy dać cyk, zestawy neonowe, nie mogę się powstrzymać, dajmy sobie tutaj jakieś zestawy neonowe,
Pomarańczowy kolor, pięknie. Jedziemy dalej, oznaczenie. O, jakie fantastyczne stylowe. Stylowe, moi drodzy. Możemy zrobić z tego rajdówka albo takiego rdzewiaka. Ja bym dał coś takiego. To wygląda spoko, to jeszcze wygląda spoko. Taki daszek w gradiencie, wow. Możemy zrobić naprawdę z tego... Jezus, man. Co ten Rockstar, no? Co ten Rockstar? Jedziemy dalej. Czy ja go nie lakierowałem? Nie, nie lakierowałem go, okej. Okay. Weźmy sobie klasyczny kolor i dajmy... jakiś taki pomarańczowy może, albo coś takiego. Żółty wygląda fantastycznie. Niech będzie. Kolor dodatkowy. Zobaczmy, co wydłuży. No tak. Zmieniają nam się te rzeczy. Na czerwono? Nie no, chyba nie. Różowo, tak. Musi się to jakoś odznaczać, to wiem. Ale nie wiem, jaki kolor dobrać do żółtego. Prawdę mówiąc, mogłem tu wybrać losowe kolory. I tak nic to nie zmieni. Chociaż powiem wam, że ten samochód nawet teraz wygląda ciekawie. No, będzie taki rodzynek gdzieś na zlotach. Jak będziemy robić jakieś tam live'y PC-towe, to na zlocik wpadniecie takim samochodem. To ja powiem, no ładnie ludzki. Ładnie, dobrze się spisaliście. Fantastycznie. Okej, okay. więc tak. Dajmy sobie taki ciemny kolor, jakiś tam winna czerwień. Tutaj możemy sobie wybrać jeszcze kolor wnętrza, jeśli by ktoś chciał. Jakiś tam sobie zmienić. Teraz widzę, że dużo... Ty, my tu mamy w ogóle całe wnętrze się zmieniło. Mamy tutaj zegary cyfrowe teraz. Wcześniej mieliśmy analogowe. Może ten samochód znacznie się teraz odciążył, ale większość tych tuningów tutaj wnętrza to i tak odnosi się tylko i wyłącznie do wyglądu. No, tu nie ma jakby większego wpływu. Okej, okay, teraz się boję. Nie wiem, jakie te opcje tutaj będą z dachem. W kolorze dodatkowym. Dobra. Karbonowy dach z drewnianą okleiną. Stickerbomb. Okej. Okay. Prawdę mówiąc, myślałem, że będzie opcja usunięcia tego dachu. Ale nie ma. Progi jeszcze mamy. Jezu. Wiecie, co mnie boli? Mam naprawdę niektóre zajebiste fury, ale takie fantastyczne. I w nich opcji tuningowych mamy malutko, nie? A tutaj pojawia się taki śmierdziel i w nim możemy tuningować do woli. Kurde, to jest... Ach. Spoiler, słuchajcie. Spoiler to jest bagażnik deska. Ja uwielbiam te deski, kurde, one są świetne. Nie, to musi być deska surfingowa, koniecznie. To już druga deska w tej aktualizacji, w samochodach z tej klasy chyba, bo to jest klasyk sportowy, nie? Turbo, tutaj jakieś koła. Dajmy tu luksusowe może za... Tutaj to nawet wiecie, co będzie pasować. To nawet będzie to pasować, te luksusowe felgi, no. Ale mam polewę z tego, kurde. Nie no, powiem wam, że nawet zacząłem lubić ten samochód teraz. Bez skitu. Bo patrzysz tak na pierwszy rzut oka, pojawia ci się takie gówno i myślisz sobie, no nie no, z tym nie da się nic zrobić. Ale tuningujesz, 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 okazuje się, że nawet zaczyna to wyglądać. Już przestajesz się tak nawet śmiać i zaczynasz się seksownie uśmiechać do tego samochodzika. Puszczać oczko, siemanko. No. Dobrze, szybki, dajmy sobie lekko, co by tam było widać, jakie fantastyczne wyścigowe tło, znaczy tło, wnętrze mamy w tym autku. No. I co my tu mamy? Mamy sobie takiego rajdowca i czy on jest teraz fantastyczny, pytacie się mnie, a ja wam mówię, nie wiem, czy to dobrze przyspiesza? No nie, napęd naprzód mamy, czy to skręca jakoś super? To jest po prostu śmieszne autko, no. Śmieszne autko dodane do GTA Online, które pewnie wytrzymuje 300 rakiet. Jak się pewnie domyślacie, jeśli będzie gonił was opresor, no to bardzo długo nacieszycie się tym samochodzikiem. Ale kurde, patrz co się dzieje. Nagle przyspieszamy i długo się oczywiście rozpędza do maksymalnej prędkości, ale jak już się rozpędzi, nagle się okazuje, że jedziemy, proszę bardzo, 100 na godzinę. 100 mil oczywiście. 100 mil i więcej nie chcemy jechać tym samochodem. Autentycznie. Czy to jest źle? On ani się nie rozpędza, ani nie ma wysokiej prędkości maksymalnej. Tylko właśnie, czy on dobrze się prowadzi? No, jest bardzo skrętny, taki responsywny, no taki raptowny, gwałtowny. O, gwałtowny to jest odpowiednie określenie. No.
On będzie gwałcił te zakręty, on nie będzie skręcał, on będzie wchodził w drift, on będzie wchodził bokiem, jakoś tam będzie coś próbował coś z tych zakrętów ogarnąć, ale no nic mu nie wychodzi. Twarde zawieszenie, twarde jak zawieszenie. I weź tu wyczaruj coś tym samochodem, dojedź z punktu A do punktu B w mieście, trudno jest, no. Ale co? Ale powiem wam, że jestem i tak pozytywnie zaskoczony mnogością opcji tuningowych, jakie możemy sobie zainstalować do tego samochodu. No i zwróćcie uwagę na jedną rzecz, że po tym tuningu ten samochód nawet zaczął jakoś wyglądać. I kolejny plusik, na przykład jeśli macie jakiś samolot duży i otworzycie z tyłu klapę, powiedzmy w tytanie otworzycie z tyłu klapę, bo jeśli ktoś posiada tytana na własność, to może sobie właśnie w nim otwierać wszystkie drzwi jakby, no nie? Można z tyłu wtedy otworzyć klapę i ten samochodzik w nie wiem w ilu ilościach zainstalować sobie go, no po prostu nim sobie zaparkować z tyłu. Ciekawy jestem, ile takich EC Classic można by było zaparkować w takim powiedzmy tytanie, ile by tam tego weszło. Dużo, czy mało, czy 4 sztuki, 5 sztuk, nie mam pojęcia. Jest to bardzo mały samochód. Jest on tak mały, że chyba można by było go przewieźć na jakimś pick-upie nawet. Podejrzewam. No. Więc tak to wygląda. Piszcie, co o nim myślicie. Możemy nim spokojnie jechać, posurfować. Zobaczcie, deska wchodzi. Jest fantastycznie. Możemy nim sobie... Ty, zobacz! To jest chyba jego dodatkowa funkcja, czyli robienie w powietrzu jakichś piruetów i innych takich dziwnych rzeczy. Spróbujmy jeszcze raz wyskoczyć. On jest właśnie taki jakiś dziwny w tym skręcaniu, wiecie? Podejrzewam, że w powietrzu można nim robić jakieś bardzo szybkie przewrotki. Widzieliście, ile tutaj zrobiłem beczek teraz w powietrzu? Jezus Maria. No dobra, jeszcze raz. I uwaga. Jest naprawdę śmieszny, ta deska dopełnia wszystkiego. Ach, no i mamy elektroniczne zegary, jeszcze tak sprawdźmy tylko orientacyjnie, ile my tym samochodem wyciągniemy. No jak widzicie, rozpędza się dziwnie i setka to jest jego absolutne maksimum. Co w klasykach sportowych? Nie, to jest kompakt. A, to jest kompakt, no to inna sprawa. Nie wiem, ile kompakty maksymalnie w GTA osiągają, ale 100 mil na godzinę, tak czy inaczej, nie jest to dobry wynik. Chociaż, jak na kompakty, może się okazać, że to całkiem nie jest tak źle. A mówię o tym dlatego, że niektóre wyścigi są na samochody kompaktowe i może wtedy Easy okaże się całkiem mocnym rywalem. Tego nie wiem, nie sprawdzałem, nie jestem rozeznany w kompaktach, ale piszcie, co o nim myślicie. Czy ten tuning wam się podobał, czy też nie? Jeśli tak, to fajnie. Jeśli nie, to nie fajnie, no ale to jest, wiecie, no to jest taki mój tuning na szybko, ja sobie taki wymyśliłem i oczywiście każdy z was może zrobić sobie po swojemu ten samochód. Pytanie tylko, czy chcecie wydawać na ten samochód hajs? No to już sami musicie zdecydować, ja na pewno bym go nie kupił w GTA, no bo cholera po co, okej, dla jaj można to zrobić, no i tylko tyle. No w sumie dobry humor to też dobra zabawa, więc... Dlaczego by nie kupić go na przykład dla jaj? Trzymajcie się, na razie, pa pa.